Tato, uczę się. A kupiłaś sobie te spodnie? Nie miałam pieniędzy. Nie pamiętaj o łazienkach. Ktoś to musi robić, odkąd zwolniliśmy sprzątaczkę. Trochę się boję. Nie widzisz, ile dla ciebie robię? Moglibyśmy pracować razem. Od 2 miesięcy nie mogę znaleźć nikogo z dobrym ukraińskim. I czy ja chcę wiele? No, punktualny, samodzielny, uczciwy. Mhm. Brakuje nam ciebie na chórze. Nie mamy już takich alcików. Mam znajomego, który ma firmę handlową i szuka kogoś z dobrym ukraińskim. A ten Stoiński jest naprawdę spoko. Lubi szczerość przede wszystkim. Kinga, mam nadzieję, że tamta historia czegoś cię nauczyła. Nie należy sięgać po cudze. Obiecasz mi, że to się już nigdy więcej nie wydarzy. To jest ta inwentaryzacja, którą miałaś przygotować? Czy ty miałaś w szkole matematykę? Kto by cię chciał? Z twoją kryminalną przeszłością. Nie znosi, jak go ktoś oszuka. Przecież wiesz, że to nie jest takie proste. Mam swoje zobowiązania. No to zostało jeszcze tylko zaświadczenie o niekaralności. Dzień dobry. Chyba do widzenia.